Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, z góry przepraszam za kiepską jakość dźwięku. Jestem na wyjeździe, nie mam też mikrofonu przy sobie, nagrywam z laptopa. Speedrun 3.0, moi drodzy, jedziemy. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Jesteśmy już na rankingu 1726. Myślę, że to jest taki średni ranking, gdzie bardzo dużo moich widzów taki ranking posiada. Posunięcie F5, zobaczymy, czy przeciwnik zna starą pułapkę jak świat. Po posunięciu H3, pułapka polega na tym, że po skoczek F6, które nie zostało zagrane, gramy również G4, żeby tutaj go troszeczkę sprowokować do wymiany pionków na polu G4 i otworzeniu diagonali tutaj przez D3 i H7. No te pułapki już często też grywałem, wchodziły czasami, ale ja tak lubię sobie zamieszać troszeczkę na szachownicy i zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. No na pewno jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, więc po wybiciu tutaj się czujemy białymi wyśmienicie, dlatego że mamy otwartą wtedy linię, ale czarne jak najbardziej nie muszą zbijać. A no właśnie, jest goniec E7, czyli pewnego rodzaju panika ze strony przeciwnika. Tak mi się wydaje i tak wnioskuję z tego. Ja myślę, że goniec na G2 sobie zagramy, po prostu będziemy sobie strzelać tędy i nic sobie nie będziemy tutaj wielkiego z tego robić. Prawdopodobnie skoczek na F6. Proszę najmocniej. O, posunięcie D5. Bardzo dobra reakcja. Tutaj musimy zagrać od razu C4, żeby podważać to centrum, żeby nie grać pasywnie w szachy, tylko właśnie aktywnie. Skoczek na C3, od razu wychodzimy. Tutaj w zanadrzu też mam skoczek F3, skoczek E5. No, zwykłe wyprowadzanie figur. Teraz jest mocny atak na polu G4. Ja, słuchajcie, oleję sobie pionka G4 kompletnie. Możliwe, że jest to troszeczkę nonszalanckie zagranie i takie trochę ryzykowne, ale sprowokuję do tego, żeby przeciwnik tutaj wybił. Zobaczcie, tak się nie dzieje. Teraz zagramy hetman D3. Dlaczego? A dlatego, że po wybiciu, tutaj przeciwnik nie będzie mógł wybić, to jest teraz, bo tam będę strzelał na H7, tak sobie to zaplanowałem. A po drugie, ja będę bronił pionka na C4 przy okazji, a też mogę przygotować sobie drogę do zrobienia długiej roszady. Tak, taki ruch oczywiście, skoczek E4 jest możliwy i był możliwy ze strony przeciwnika. Ja się wcale nie dziwię, że takie posunięcie zostało zagrane. Teraz pytanie, jak dalej reagować? Ja myślę, że po prostu wybijemy teraz na F5, bo teraz do wyboru przeciwnik ma kilka opcji. Wzbicie wieżą, co by osłabiło E4, a bicie tym pionkiem osłabia punkt D5, więc od razu wybiję na D5 i wstawię gońca sobie na polu F4. I zobaczcie, wbrew pozorom moje figury są rozwinięte, ale wydaje mi się, że czarne też nie mają jakichś wielkich problemów. To jest, myślę, że normalna pozycja do gry. Jest skoczek na C6 i wpakuje się od razu skoczkiem na E5, otwierając gońca. Chcę tutaj sobie spoglądać na pole D5 kulturalnie. Taki ruch jak najbardziej może być zagrany. Ja sobie wtedy ucieknę. Często osoby właśnie, które są na niższym poziomie, grają posunięcia asekuracyjne typu A3, żeby skoczek nie wszedł na B4. Ja bym tutaj nie polecał tego często grywać, dlatego że to jest strata tempa. Zwykle jak skoczek wlatuje tutaj, to się nic złego po prostu nie dzieje. Zobaczymy, jak przeciwnik dalej będzie reagował. No dobra, tutaj jest też w zanadrzu takie posunięcie jak G5. Trzeba też na to uważać. Z drugiej jednak strony H4, tylko że to nie jest bronione, ale to na chwilę może przeciwnika trochę wybić z rytmu. Mam nadzieję. Dobra, zagram H4, moi drodzy. Zagram H4, żeby nie było G5 jednak. I tutaj też muszę uważać na pole E5, bo na pewno przeciwnik coś takiego może zagrać jak hetman E7. Nie no, hetman E7 nie może, bo jest strzał tutaj. Goniec E6. Goniec E6, czyli bardziej to wzmacnia przeciwnik. Dobra, gramy wieża C1, żeby się ustawić na linii C. Widzę, że mój przeciwnik gra w szachy, gra tę pozycję naprawdę dobrze i z takim logicznym podejściem. Dobrze, jest wieża C8, słusznie. Czyli widzicie, jak duży opór można stawiać, wyprowadzając figury w sposób prosty. Może to nie jest odkrywcze, co mówię, ale tak się też dzieje. Zagram H5 jeszcze wyżej, żeby już mi nie strzelał tutaj pionek, nie strzelał goniec w pionka. A ten ruch może sprowokować też czasem H6. No zobaczymy. W każdym razie
Hetman też ma zawsze ucieczkę na H3, a to są takie już moje rozkminki. Coś trzeba zrobić w centrum. Skoczek na E4, no muszę przyznać, że stoi bardzo dobrze i też nie za bardzo mogę coś z nim sensownego zrobić. Ewentualnie F3 po prostu zagrać. Tak też trzeba będzie pewnie uczynić za moment. Bardzo się pozycja komplikuje w centrum, bardzo bogata pozycja w centrum, sporo trzeba policzyć co i jak, ale zwracajmy na to uwagę, żeby pamiętać o tym, że która figura może tutaj być wymieniona. Jak goniec mi wybije skoczkę, to się bardzo cieszę nawet za cenę pionka. Dobrze, jest hetman E7 i teraz trzeba coś podziałać, moi drodzy. Zastanawiam się bardzo poważnie. Jeszcze myślę nawet nad odejściem skoczkiem na F3, ale to chyba troszkę bez sensu. W sumie taki ruch teraz jak A3 może być zagrany, czyli wyczekujący niby. Roszada chodzi mi też po głowie, ale to jest dosyć ryzykowne. Choć z drugiej strony, cóż grać? Może też F3. Bicie, bicie. To się powinno trzymać chyba. Dobra, spróbujemy odpędzić tego skoczka. Spróbujemy teraz odpędzić tego aktywnego skoczka. Możliwe, że będzie bicie. Jak będzie bicie, to chyba pionkiem trzeba będzie odbić. A tego nie widziałem. Dobra, przeciwnik mnie złapał tutaj w bardzo sprytną pułapkę. No tak, wchodzi mi skoczek na F2. Tego nie widziałem. Taktycznie zagrałem źle, no i Krzysztof ma problemy ogromne. Jak zagram tutaj, on mi wejdzie skoczkiem. No wejdzie. Też może zagrać tu, ale tutaj nie zagra, bo zawsze gońcem wybije. Zagra na F2 i kopnie mi wieżę. Okej, okay, no skoczek zagra na F2. My wtedy zagramy sobie hetman E3. I też będziemy kombinować. No, cóż mogę powiedzieć? Na pewno jest przegrana białymi obiektywnie, ale to jeszcze trzeba czarnymi wygrać. Jeszcze myślę, że sporo gry, ale no nie widziałem, nie widziałem. Ślepota, ślepota, moi drodzy. Straciłem po prostu jakość. Jakość. Silny skoczek wprawdzie został wymieniony za wieżę, ale to i tak jest dobra wymiana dla czarnych, zdecydowanie tak. No cóż, trzeba podkulić ogon i spróbować coś zaczarować przeciwnika, aczkolwiek tutaj nie widzę żadnych słabości. No tak pograłem troszeczkę ten debiut, tak sobie można powiedzieć. Można było grać oczywiście bardzo normalnie, na przykład z domkiem przez G3, ale jak to u mnie bywa, jeszcze na tym poziomie próbuję jakichś tutaj sztuczek i różnego rodzaju gambitów, więc mam to, co chciałem, czyli próba wyjścia z wora, moi drodzy, będzie. Nie ma teraz wyboru. No cóż mogę powiedzieć, goniec na H1 jest bardzo słaby. O właśnie, tutaj już przeciwnik mnie zaczyna męczyć. Zbijam gońcem na E5. I to może być dla mnie dobra wymiana, właśnie, bo gram F4 i otwieram gońca. Przeciwnik robi mi przysługę, aczkolwiek nie mogę wybić tutaj. Muszę odejść wieżą, żeby nie było tutaj skoczek, teraz chcę zbić na D5. I ta wymiana, jeszcze tak potem patrzę, czy hetman może mi krzywdę zrobić. No nie zrobi mi krzywdy, bo zawsze mam gońca na F3 z obroną pionka, ale też po tym wybiciu zastanowię się nad zbiciem pionkiem z D, żeby otworzyć jednak wieżę i żeby te wszystkie figury jakoś mi ładnie grały. No więc może to nie jest jakaś jeszcze super tragedia. Dobrze, teraz bardzo poważna decyzja. Albo pionkiem zbijam tutaj to, co mówiłem przed chwilą, albo gram hetmanem i naciskam na pionka D5. Co jest lepsze? Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Z drugiej jednak strony może zbicie hetmanem. Ta wieża zawsze tędy może się uaktywnić. Myślę, że dobra, zbiję jednak hetmanem. Zbiję jednak hetmanem. Tutaj tak jest atak na D5. Wymianę hetmanów przeciwnik chce uczynić. Tak też przypuszczałem. Teraz tak. Jak to wybije, to on wybije wieżą. Ja wybiję tu, on wybije tu, ja wybiję tu z szachem, on odejdzie królem. Tragedii może nie będzie, ale wieża D2, tu, tu. No, nie będzie przegranej, aczkolwiek
Może jeszcze poczekać, żeby on zbił. Ja wybiję tu. Dobrze. Czy skoczkiem jednak zbić? Nie, no, goniec będzie bardziej aktywny. Jeżeli on wybije tędy, to ja w ogóle pomyślę, czy nie zbić tym pionkiem. Żeby te pionki złączyć, grać na wygraną, moi drodzy. Oczywiście, dlaczego mi to wcześniej do głowy nie wpadło? Bicie pionkiem z F. I teraz będę mógł zagrać taki ruch jak skoczek F4 i te pionki mogą nieźle zasuwać. To może być jakaś nadzieja tutaj dla mnie. Więc no, gramy ryzykownie. Oczywiście taki ruch jak wieża C2 istnieje. Bardzo niebezpieczny, ale cóż, do odważnych świat należy. To się mówi. Aczkolwiek, no, będzie pewnie ciężko. Po wybiciu będę spokojniejszy, bo goniec zawsze wróci tutaj, będzie bronił, a pionki będą starały się maszerować, podciągać króla. Taki będzie plan. No, myślę, że tutaj sam zaskoczyłem przeciwnika, sam siebie też zaskoczyłem. Czemu ja nie widziałem takiego ruchu, żeby pionki połączyć mimo wszystko? No ale dobra, jeden pionek więcej, 2, 4, 6, 2, 4, tak, pionek więcej. Jakość mniej, ale złączone pionki. No jedyna droga to nie podstawić tutaj tej oczywiście wieży, bo ja to chętnie wezmę. Dokładnie. I teraz tak, jak zagram tutaj, to on może mi zbić tam. Może zbić, ale dobra, gram tak. Zobaczcie, jak ten pionek H5 też się super przydał, bo nie ma takiego posunięcia jak G5. Zawsze tutaj będzie wybicie. No i teraz prawdopodobnie on musi zbić pionka. Też mogę w ogóle zagrać E3, takie spokojne, ale myślę, że tutaj nie ma co grać spokojnie, moi drodzy. No też taki ruch, się zastanawiam, ale nie. Tutaj nie ma się co zastanawiać. Tu trzeba ostro cisnąć pionkami. No oczywiście jakiś taki ruch jest możliwy. Zawsze tam wieżą, ustępem, coś sobie pogram. W ogóle to połączenie tych figur i tych pionków jest bardzo groźne, a tutaj nie ma co myśleć, tu trzeba grać szybko i zdecydowanie. Jakość mniej, to te pionki są jedyną nadzieją moją. Tym bardziej, że mogę je właśnie wspierać figurami, więc. A zobaczcie, co mogę zrobić teraz. Skoczek E6 w ogóle. Ale. Ja nie wiem, czy ja chcę to grać, bo ten skoczek jest tak silny. Ha, on może tutaj, 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 ale zawsze wtedy mogę też zagrać tu. Mogę zagrać tak w ogóle. On odejdzie gońcem tu albo tu, ja strzelam tam i jeszcze stępem atakuję. Tak zrobimy, słuchajcie. Nie będę grał skoczek na E6. Mógłbym to już zrobić. Prawdopodobnie to by było super, ale tak mi się chce zagrać wieżą, żeby kopnąć pionka i stępem jeszcze tutaj kopnąć. To w ogóle będzie bardzo ciężko czarnymi grać. Uważam, że teraz jest pozycja miodzio. Białymi miodzio. Wyjście z wora. Excellent, moi drodzy. Ale przeciwnik źle pograł. Nie wiem, co ja mam z tymi szachami, że zawsze jak mam gorsze pozycje albo coś podstawiam, to potem jakoś udaje się aktywować pozycję. Oczywiście zbijam. Goniec A6 jest możliwy. Jeżeli goniec A6, ta wieża zawsze wyjdzie. To teraz w ogóle tak mogę zagrać. No gram. Teraz gram w ten sposób. Aha, chwilunia. On ma wieżę A8. On ma wieżę A8, Krzysztof. Aj, trochę chyba zepsułem. No bo co, tutaj teraz mam grać? Zbić trzeba. Skoczek C7. Skoczek C7. Chodzi o to, żeby zagrać tutaj i wprowadzić gońca do gry i przepychać pionka. Skoczek C7 z groźbą oczywiście tu, ale ja nie chcę tam oczywiście zbić, no bo taki ruch jest niemożliwy na szczęście, żeby pionka atakować, a tutaj muszę szybko zachować się tymi figurami. A już myślałem, że wygrywam. Dobrze. Taki ruch mam. No muszę tak zagrać. Zawsze biorę pod uwagę bicie skoczka i co to jest za końcówka. To pod uwagę trzeba wziąć zawsze. Tak. No, oczywiście zagra tam B6. Ja dam szacha i tutaj wejdę. Dobra, on nie może zbić, ale ładnie zagrał. Ależ ładnie zagrał. Mogę zbić niby pionka, ale to jest za mało. Bardzo dobrze gra przeciwnik. Czekajcie tutaj. Dobra, idę szybko królem. Król musi maszerować bardzo szybko do centrum. Jak najszybciej.
Skoczek bardzo ładnie paraliżuje tutaj dostęp króla do moich pionków. Zawsze biorę pod uwagę to, że może mi zbić. Teraz szybko maszeruję królem, już jestem bardzo blisko. Jeszcze podciągnę zaraz gońca, żeby bronić pionka i wtedy podciągam króla. Tak, tutaj trzeba zbić w przelocie. Hop, bicie. Taki ruch. Nie, tak nie mogę. Aha, chwila, bo może zaryzykować i zagrać tak. On mi zbije tu. Dobra, na razie nie. Na razie goniec F3, bo zawsze po takim ruchu mam też takiego strzałka. Fajnego. I zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Też mam takie posunięcie, słuchajcie, ciekawe. Dobra, idziemy królem na D4 jednak. Idziemy na D4, bo chcę zagrać E6. I teraz pytanie, gdzie zagra goniec. Ja też mam możliwość oczywiście wymiany tych gońców i prawdopodobnie to też może być... to tak można. A jak podejdę jeszcze bliżej, tego pionka tutaj chapnę. No bo teraz tak, mogę zbić tu, on zbije, zagram tu, on jedynie to tutaj będzie musiał. I pytanie, czy ja nie jestem za wolny, tak? Może to być jednak za wolne. Jeszcze się zastanawiam nad król C5, żeby tego pionka chapnąć, ale to też może być zbyt wolne. Może posunięcie typu goniec B7, ale też nie. Też coś mi tutaj nie gra. Na konkretach trzeba grać oczywiście. W takiej sytuacji 2 minuty ponad. Jeszcze pomyślę tutaj, tutaj. Goniec na D5, tutaj. I może tędy po pionka, potem tu. Wieża F8 i tu. Dobra. Ryzyk fizyk, słuchajcie. Tak gramy. Tak zagramy. I tutaj. Niby chcę wziąć pionka, ale głównie chodzi o to, żeby zagrać tu szybko i E6. I wtedy będzie po zawodach. Dokładnie. Tak jeszcze grozi, słuchajcie. Bo chodzi o to, że wieża teraz nie ma jakiegoś sensownego szacha. A ja też będę miał opcję zagrania tu i tu. Z drugiej strony chyba to jest szybsze. Tak, tutaj powinno być koniec. Tutaj powinien być koniec już. Aktywność króla przede wszystkim. Już nie muszę się martwić nawet o te pionki. Bo jakby on chciał tym zasuwać, wieżą zasuwać, to też jest zbyt wolny, moi drodzy. Dobra, E6. Tu goniec jeszcze fajnie broni pola E8. No i co, po tym ruchu też gram. Aha. Nie no, szach musi nastąpić. Jak tutaj, to ten ruch jeszcze nie wygrywa. Tu trzeba dać chyba szacha. Król pójdzie tędy. I zbijamy pionka. Król będzie miał miejsce na E6 i przy okazji też ten pionek nie ucieka. Tak, tutaj też groził mat, moi drodzy. Zobaczcie, groził mat na D7 albo też mat na G6, więc pozycja wygrana. Dobrze, moi drodzy, myślę, że taka jedna partyjka w niedzielne popołudnie wystarczy, ale wyjście z wora, no, się udało. Więc cóż, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.